Mój testament duchowy. Nie pochodzi on ode mnie. Przekazuję pragnienie Matki Bożej, o którym powiedziała mi w roku 1944, kiedy ukazałam się w domu po moim ślubie z Paskalem. Kiedy ją ujrzałam, powiedziałam: Święta Panienko, wstyd mi cię gościć w tym brzydkim domu. Ona natomiast mi odpowiedziała: Nie martw się, zostanie wzniesiony nowy, duży kościół pod wezwaniem niepokalanego serca Maryi, schronienia dusz. Będzie także zbudowany dom, aby odpowiedzieć na potrzeby ludzi młodych, starszych i tych wszystkich, którzy znajdą się w potrzebie. Za każdym więc razem, gdy ukazywała mi się Matka Boża, pytałam ją, kiedy zostanie zbudowany ten nowy dom, a ona mi odpowiadała: Jeszcze nie pora o tym mówić. Natomiast gdy ukazała mi się w roku 1986, powiedziała: Teraz nadszedł czas. Widząc tak wiele ludzkich problemów, zdając sobie sprawę z braku miejsca, gdzie mogliby zostać przyjęci, porozmawiałam z kilkoma przyjaciółmi oraz z proboszczem księdzem Paskalem. Wtedy założyli oni stowarzyszenie, które jest moim szóstym, najbardziej ukochanym dzieckiem. Wówczas zdecydowałam się sporządzić testament. Ale potem dałam sobie z tym spokój, myśląc, że być może jestem szalona. Teraz natomiast na życzenie Matki Bożej ponownie się nad tym zastanowiłam. Wszyscy rodzice piszą testament dla swoich dzieci, a ja chcę go zadedykować moim dzieciom duchowym. Nikogo nie chcę wyróżniać. Wszystkim mówię to samo. Wydaje mi się, że testament ten jest dobry i piękny. Nie wiem, czy wam też się podoba. W ciągu tych lat zrozumiałam, że najważniejsze i najdroższe Panu są pokora, miłosierdzie, miłość bliźniego, cierpliwość, przyjmowanie i radosne ofiarowanie Bogu tego, o co zawsze mnie prosił dla miłości Jego samego i dusz, oraz posłuszeństwo Kościołowi. Zawsze ufałam Panu i Matce Bożej. Oni dali mi siłę, aby obdarzać uśmiechem i słowami pocieszenia ludzi cierpiących, którzy do mnie przychodzili i powierzali mi swoje problemy. Ja zawsze polecałam je Matce Bożej, udzielającej łask tym wszystkim, którzy ich potrzebują. Nauczyłam się też, że trzeba się modlić z prostotą, pokorą i miłością bliźniego, powierzając Bogu potrzeby wszystkich, zarówno żywych, jak i zmarłych. Dlatego też duży i piękny dom pod wezwaniem niepokalanego serca Maryi, schronienia dusz, będzie przede wszystkim domem modlitwy, schronieniem dla wszystkich dusz, miejscem pojednania się z Bogiem bogatym w miłosierdzie oraz miejscem czci dla tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Zawsze szczególnie drodzy byli mi ludzie młodzi, którzy są dobrzy, ale zagubieni. Potrzebują oni przewodników duchowych i osób, kapłanów i świeckich, którzy będą z nimi rozmawiali na każdy temat, by odciągnąć ich od zła. Ofiarujcie się z miłością, radością, miłosierdziem i uczuciem dla miłości bliźniego. Bądźcie miłosierni. Gdy ktoś uczyni dobro drugiemu, to nie może być dumny z tego dobra, lecz powinien powiedzieć: Panie, dziękuję Ci, że dałeś mi możliwość czynienia dobra. Musi także podziękować osobie, która pozwoliła mu uczynić dobro. Jest to pożyteczne zarówno dla jednej strony, jak i dla drugiej. Zawsze należy dziękować Bogu, gdy ma się okazję do czynienia dobra. Sądzę, że wszyscy musimy być właśnie tacy, a zwłaszcza ci, którzy chcą poświęcić się dziełu Matki Bożej. W przeciwnym razie nie będzie to miało wartości. Jeśli Pan zechce, to znajdą się kapłani, zakonnice i świeccy, którzy oddadzą się służbie na rzecz tego dzieła oraz rozpowszechnianiu kultu do niepokalanego serca Maryi, schronienia dusz. Jeśli chcecie, to przyjmijcie te moje marne słowa, ponieważ są użyteczne dla zbawienia naszej duszy. Jeśli nie czujecie się na siłach, nie obawiajcie się,
gdyż Matka Boża i Jezus i tak będą was kochać. Przeżywałam cierpienia i radości i nadal je przeżywam. Jest to pokrzepieniem mej duszy. Ponownie zapewniam o mojej miłości do wszystkich. Zapewniam was, że nikogo nie opuszczę. Kocham wszystkich. I także wtedy, gdy będę już po drugiej stronie, nie przestanę was kochać i modlić się za was. Życzę wam, żebyście byli szczęśliwi, tak jak ja jestem z Jezusem i Matką Bożą. 11 lutego 1998 roku.